Lubuski Link Samorządowy, Michał Szpak. Dzień dobry, w studiu z nami pani marszałek Elżbieta Polak. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani marszałek, za nami dziś posiedzenie Lubuskiej Rady Zdrowia i między innymi rozmawialiście państwo na temat strategii ochrony zdrowia i rozwoju pediatrii w województwie lubuskim. Temat ciągle na czasie, ciągle możemy powiedzieć wałkowany, ale chyba bardzo dobrze, że jest wałkowany. I chcę krótko zapytać przede wszystkim o losy tej pediatrii. Czy coś nowego w sprawie pediatrii zielonogórskiej słychać? No i też o takie, bym powiedział, kierunki rozwoju ochrony zdrowia w województwie lubuskim. Jak to wygląda? Zarząd województwa przyjął projekt już jakiś czas temu, ponad miesiąc. Projekt został poddany również szerokim konsultacjom wcześniej. Także Lubuska Rada Zdrowia nie po raz pierwszy zajmowała się tym dokumentem i dzisiaj rekomendowała projekt na posiedzenia komisji i na najbliższą sesję sejmiku, czyli dokładnie 5 maja, radni sejmiku będą mogli głosować nad dokumentem. Natomiast wracając do pana pytań, wszystkie zadania, które zostały wpisane do strategii, zyskały rekomendacje, głównie z tego powodu, że wpisują się do strategii rozwoju województwa lubuskiego i do dokumentów naszych krajowych strategicznych. Niedawno został opublikowany taki bardzo ważny dokument, to są strategiczne ramy finansowania inwestycji w ochronie zdrowia w latach nowej perspektywy finansowej, czyli 2020. Zarówno budowa centrum pediatrii, jak i rozwój centrum usług onkologicznych, w tym budowa radioterapii, ośrodka, którego nie ma w Gorzowie Wielkopolskim, te zadania są rekomendowane, są wpisane do dokumentu i w tym zakresie nic się nie zmieniło, a wręcz przeciwnie, zostały zapisy bardziej doprecyzowane, tak żeby mieć pewność, żeby znalazły się również na etapie kolejnych negocjacji nad kontraktem terytorialnym, bo zależy nam, żeby niektóre z tych zadań były sfinansowane z dokumentów krajowych, z programów krajowych, tak jak Centrum Rozwoju Usług Onkologicznych. Zarówno pediatria, jak i rozwój usług onkologicznych to są cele strategiczne w dokumencie rządowym, także świetnie się wpisujemy. Zależy nam na poprawie dostępności do usług w tym zakresie, to znaczy w zakresie onkologii i pediatrii, ponieważ są to duże deficyty w naszym regionie. Dostaliśmy niedawno opinię na ten temat pani konsultant krajowej w zakresie pediatrii, która wyraźnie podkreśla, że na podstawie zgromadzonej diagnozy przez jej biuro, my zajmujemy jako region lubuski w zakresie dostępności do pediatrii ostatnie miejsce, niechlubne. Nie mamy szpitalnego oddziału ratunkowego, nie mamy bloku operacyjnego dla dzieci. To jest inny zakres leczenia, inny sprzęt również. I pani konsultant krajowa wyraźnie również rekomendowała budowę zarówno centrum pediatrii, jak i rozwoju tych usług na tym poziomie podstawowym i na poziomie powiatowym. O to zabiegali też starostowie. To, że chcemy, żeby powstało Centrum Pediatrii w Zielonej Górze, to nie znaczy, że inne ośrodki mają na tym stracić. Wręcz przeciwnie, mają być spójne, mają ze sobą współpracować. Chodzi o podnoszenie jakości usług i dzisiaj na posiedzeniu Lubuskiej Rady Zdrowia burmistrz Protawy, pan Rubacha, powiedział moim zdaniem fantastyczne słowa. Chodzi o to, nieco wyciąć, co ma nie powstać. Nie powinniśmy się o to sprzeczać, bo wszystko powinno powstać. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej w zakresie ochrony zdrowia poprawić, żeby usługi były dostępne, żeby nie było kolejek. I tak ten dokument został przygotowany, czyli dostępność, poprawa jakości również świadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa medycznego dla wszystkich mieszkańców regionu lubuskiego. Są, pani marszałek, rekomendacje. Mam wrażenie, że też jest coraz większe wsparcie środowisk lokalnych. Myślę, że ta opinia pani konsultant krajowej odgrywa tutaj kluczową rolę. Chcę zapytać o to, kiedy my możemy się spodziewać pierwszego symbolicznego może wbicia łopaty i rozpoczęcia budowy jednego czy drugiego obiektu, czy to jest onkologia, czy to jest pediatria. W zakresie budowy radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim dyrektor szpitala wojewódzkiego dostał już polecenie przygotowania dokumentacji. Takie prace podjął.
W zakresie budowy Centrum Pediatrii w Zielonej Górze miasto Zielona Góra w swoim budżecie zaplanowała środki finansowe na dokumentację i takie prace myślę, że są w tej chwili przygotowywane i się jeszcze w tym roku rozpoczną, bo trzeba mieć najpierw, w tej chwili to są tylko fiszki projektowe, więc trzeba mieć dokumentację i w przyszłym roku, gdy będą już ogłoszone konkursy, będziemy startować już o konkretne środki finansowe i rozpoczynać budowę. To czekamy z niecierpliwością. Przejdźmy do kolejnego tematu. Jutro spotyka się pani z prezesem przewozów regionalnych. W środę kolejne spotkanie, a właściwie pierwsze z nowym marszałkiem dolnośląskim, też w sprawach kolejowych. I chcę zapytać przede wszystkim o właśnie kwestie tych przewozów regionalnych i rozmowę z prezesem właśnie tejże spółki kolejowej. Co dokładnie będzie pani marszałek tematem tego spotkania z szefem przewozów regionalnych? Tak, prezes przewozów regionalnych chce przedstawić aktualną koncepcję funkcjonowania spółki z podziałem na oddziały. Są różne propozycje. Wiele silnych regionów już utworzyło swoje regionalne koleje. My jako lubuski region jesteśmy zbyt małym regionem, żebyśmy mogli być rentowni. Myślimy więc o współpracy, o wspólnych kolejach z zachodniopomorskim i z dolnośląskim. Dlatego w środę jestem umówiona z marszałkiem Dolnego Śląska. Będziemy rozmawiać o nie tylko wspólnych umowach, bo w tej chwili już są realizowane umowy o połączeniu międzyregionalnych z naszymi sąsiadami, zarówno z Wielkopolską, zachodniopomorskim regionem, jak i z Dolnym Śląskiem. Chcemy to poprawiać, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o przyszłości przewozów regionalnych w tej nowej strukturze organizacyjnej. Będę rozmawiać również o inwestycjach o znaczeniu makroregionalnym. Mam na myśli tutaj nadodrzankę, która już jest wpisana do rządowego programu poprawy modernizacji linii kolejowych, ale również o Berlince, ponieważ potrzebne są nasze wspólne działania. Dotyczy to całej Polski Zachodniej. Mam na myśli Berlinkę, to jest połączenie Berlin, Forst, Żary, Żagań, Legnica, Wrocław, Kraków, żeby ta inwestycja, którą wpisaliśmy do kontraktu terytorialnego, mogła być realizowana, no to musimy razem negocjować wspólnie i tak, żeby przekonać rząd, że jest duże natężenie ruchu i że te połączenia są niezwykle potrzebne. Będziemy również rozmawiać o modernizacji linii kolejowej na północy. Gorzów-Krzyż, droga numer 203, budowa estakady w Gorzowie. Także tematów kolejowych jest sporo, zwłaszcza, że w tym roku kończymy realizację wspólnego projektu z PLK, nie z przewozami, ale właśnie z PLK, w zakresie zakupu nowego taboru na połączenia Zielona Góra-Poznań, Zielona Góra-Wrocław. Już w tym roku, myślę, że do końca października, jeden pociąg będzie już testowany. Pociąg, nie szynobus, tylko duży pociąg, który będzie obsługiwał jedną z linii. Zielona Góra Wrocław może akurat, bo PKP nam wycięły tego no, słynnego tak Ślązaka. Właśnie myślę, żeby też o tym z marszałkiem porozmawiać. Natomiast w przyszłym roku drugi pociąg, no i oczywiście kolejne możliwości z nowej perspektywy, o których już wiemy. Rząd polski rekomenduje 40% środków na poprawę dostępności transportowej na kolej właśnie, 60% na drogi, więc mam nadzieję, że te zadania, które my wpisaliśmy do kontraktu terytorialnego, uda nam się wspólnie z kolegami, marszałkami Polski Zachodniej skutecznie wynegocjować. Emocje budzą, pieniądze budzą emocje, a emocje budzą, no, nieważne, chciałem powiedzieć, że pieniądze budzą zawsze emocje i te pieniądze też, które na ZIT-y zostały przeznaczone przez Urząd Marszałkowski, widzimy, że budzą emocje mniejszych miejscowości, które no, mają pretensje, przynajmniej przedstawiciele niektórych samorządów, że tych pieniędzy na duże miasta jest za dużo, boją się, że będzie tych pieniędzy mniej, pani marszałek, na te mniejsze miejscowości. Czy możemy burmistrzów jednego czy drugiego miasta województwa lubuskiego uspokoić, że te pieniądze, które mają trafić do mniejszych miejscowości, one faktycznie tam trafią?
Ależ oczywiście, już o tym też rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, wtedy właśnie, gdy zapadła decyzja, zarząd postanowił zwiększyć alokację do kwoty 11,5%. 11,5% w regionalnym programie operacyjnym, którego wartość wynosi 906 milionów euro, przeznaczamy na dwa podregiony, dwa miejskie obszary funkcjonalne. To jest okręg zielonogórski, ale to nie tylko miasto Zielona Góra. Ja bardzo często słyszałam później po decyzji zarządu opinii wójtów, burmistrzów, prezydenta Nowej Soli, którzy twierdzili, że Zielona Góra dostanie taką kasę, Gorzów dostanie taką kasę. To tak nie jest, ponieważ to jest kilka dużych miejscowości, kilka gmin. W okolicach Zielonej Góry jest to gmina Zielona Góra, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica, także to nie tylko Zielona Góra. Są to pieniądze, które mają rozwiązać wspólne problemy, poprawić dostępność komunikacyjną. Będą to projekty w zakresie rewitalizacji, w zakresie również gospodarki niskoemisyjnej i też z Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolnictwo zawodowe, także również inwestycje w kapitał ludzki. Ale to jest 11,5% całego programu. Natomiast 10,6% to są środki z programu, które będą dedykowane obszarom wiejskim. To są wszystkie obszary zdefiniowane jako obszary wymagające strategicznej interwencji. Te, gdzie są te pieniądze potrzebne po to, żeby zrealizować jeden z najważniejszych priorytetów związanych z równowagą społeczną, zrównoważonym rozwojem naszego regionu lubuskiego. I dokładnie policzyliśmy, ja ostatnio mówiłam, że to jest ponad 11%, ale sprawdziłam po powrocie, nie dawało mi to spokoju, że to jest prawie 15% na miasta subregionalne, 15% całego programu i oczywiście oprócz tych działań specjalnie dedykowanych, specjalnie adresowanych, wszystkie gminy, wszyscy beneficjenci, bo to przecież również organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy mogą startować w konkursach. Także pieniędzy będzie zdecydowanie więcej niż w tej perspektywie. Przecież wiemy, że zdolność do zaciągania kredytów inwestycyjnych też jest mniejsza w gminach. Także naprawdę trzeba poczekać cierpliwie. Program musi być jeszcze zaakceptowany i wynegocjowany z Komisją Europejską, także mogą być jeszcze jakieś zmiany. Natomiast projekty po prostu trzeba przygotowywać, dobre projekty i myśleć o tym, jak zainwestować w nowej perspektywie, w rozwój gospodarczy, bo najważniejsze są miejsca pracy dla mieszkańców naszego regionu. Wtedy będą podatki, również z własnych dochodów będzie można realizować też ważne inwestycje. Musimy kończyć, pani marszałek. Nie zazdroszczę tego dzielenia pieniędzy, bo to, jak się okazuje, wcale nie jest taka łatwa sprawa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Państwu przypominam, że naszym gościem tutaj w studiu Regionalnej Telewizji Lubuskiej była pani marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Dziękuję jeszcze raz. Wspólnie życzymy państwu dobrego wieczoru i do zobaczenia.